Który z oligarchów rosyjskich uczciwie to majątek zdobył? Przepraszam, ale to nie jest nasz temat. Rozumiemy, że czym innym jest, to jest zupełnie inny przedmiot. Ale my się trzymamy faktu, że czy fakt, że ktoś przynależy do tej narodowości, należy go prześladować, bo jego państwo wywołuje na przykład konflikt wojenny. To mówię. A przepraszam, to ja odwrócę pytanie. A który z oligarchów amerykańskich sprawiedliwie zdobył swój majątek? Więc rozumiemy, kochani, że jeżeli chcielibyśmy wejść na te płaszczyzny, to proszę zobaczyć. Od razu... Przepraszam, od razu jest szachmat. Proszę bardzo, przepraszam. Ja mam pytanie. Bo zaczęliśmy od tego konfliktu tutaj rosyjsko-ukraińskiego, to mam takie pytanie, bo od samego jego początku media i teraz wydaje się cały aparat państwowy próbuje nam narzucić po pierwsze nienawiść do Rosji z Putinem na czele, czyli jak z punktu widzenia katolika powinna wyglądać w tym momencie nasza miłość do agresora. Po drugie, czy nie przesadzamy, bo to też jest w sumie narzucona taka postawa, czy nie przesadzamy z miłością do poszkodowanych, czy to się czasem nie odbywa powoli kosztem narodu polskiego. I pomocnicze pytanie do tego, czy wymazywanie trudnych faktów wspólnej historii polsko-ukraińskiej jest wyrazem tej miłości. Bóg zapłać. Niesamowicie cenne zagadnienia. Po pierwsze, wiecie Państwo, że nie miłować mamy prawo i obowiązek tylko względem osób anielskich i ludzkich, które są potępione. Innymi słowy, kogo nie wolno katolikowi miłować? Diabła. I wszystkich niewolników piekła. Nie wolno nam. Ani nie mamy prawa, ani nie mamy obowiązku. Teraz pytanie jest, że mamy do czynienia, powiedzmy, z agresorem, który jest sprawcą wojny. Czy tej rosyjsko-ukraińskiej, czy innych wojen. Jak się należy katolikowi zachować? Tak długo, jak długo nie mamy pewności, że ten agresor jest potępiony, to my musimy jego osobę miłować, natomiast jego czyn przestępczy, wojenny, skutkujący tragedią wielu ludzi jako jednostek, czy rodzin, czy narodu, mamy potępić przestępstwo. Ale, drodzy Państwo, nigdy nam nie wolno, tak mówię, i jak długo nie wolno nam zerwać z miłością do drugiego człowieka? Jak długo nie mamy pewności, że jest potępiony? Więc sprawa jasna, że jeżeli ktoś by dzisiaj mówił, nienawidzimy Rosji, taka teza jest niedopuszczalna. Dlatego, że Pan Bóg chrześcijański, mówimy o Bogu, który jest miłością. Pan Bóg jako miłość mówi, odróżniaj. Czyli święty Tomasz by powiedział distinguo. Miłość do osoby ludzkiej jest naszym prawem i obowiązkiem. Czyli jeżeli dzisiaj pytamy, czy wolno, czy należy, czy powinniśmy miłować Rosjan jako Rosjan, pomimo tego, że niektórzy przedstawiciele Rosji są agresorami wojennymi,
to odpowiedź Chrystusa jest jednoznaczna. Każdy katolik jako katolik ma osoby i naród rosyjski jako naród miłować, natomiast każde przestępstwo Rosjan, czy jeżeli to jest Rosjanin polityk, czy jeżeli to jest Rosjanin obywatel, zarówno jeżeli polityk rosyjski, czy obywatel rosyjski dokonuje przestępstwa, należy to przestępstwo, jeżeli jest zbrodnią, uznać za zbrodnię i ocenić prawno-moralnie za zbrodnię. Teraz druga kwestia, czy nie mamy właśnie ta kwestia jakby nadmiaru miłości do ofiar. Otóż z pozycji etyki katolickiego chrześcijaństwa zarówno tak zwany nadmiar, jak i brak, czyli zaniedbanie, są wadami. Co mówi Pan Jezus? I to dotyczy ofiar. Co mówi Pan Jezus? I ofiar, i agresorów. Bo agresor i ofiara mierzone są w Ewangelii Jezusa tą samą miarą, czyli będziesz miłował. I teraz proszę zauważyć na to będziesz miłował, co, jak naucza Jezus. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Co oznacza, kochani, nadmiar w miłości bliźniego albo brak? Że albo chodzi o to, że przecenia się bliźniego, a nie docenia się siebie, co jest błędem, bo Jezus mówi jak siebie samego, bliźniego jak siebie samego. Albo przecenia się siebie i to jest egoizm i nie docenia się bliźniego w jego doli czy niedoli. To jest drugorzędne, ale jest bliźnim. Czyli proszę zobaczyć, że kryterium, nie mogę miłować bliźniego bardziej, bo tego Pan Jezus nie nauczy. Ale nie mogę miłować siebie bardziej niż bliźniego, bo tego Pan Jezus nie nauczy. Co oznacza? Tylko na Panu Jezusie, tylko w Panu Jezusie będziemy mieć miarę i normę. Kochani, w Chrystusie mamy normę dla wszystkich kwestii. Dlatego, a widzicie, kochani, dlaczego na przykład dzisiaj, bo pomijamy Rosję, Ukrainę, to jest inna kwestia, ale my badamy na przykład dzisiaj w uroczystość Miłosierdzia Bożego kondycję miłości w państwie polskim. No, państwo polskie, najdelikatniej mówiąc, w wielu swoich przedstawicielach, najdelikatniej mówiąc, jest w kwestii rozumienia miłości dalece zagubione. Nie użyję pojęcia zasadniczo zagubione. Ale jak użyję pojęcia dalece zagubione, to Państwo sobie jesteście tak światli, że sobie dopowiecie, o co mi chodzi. Kochani, jest taki galimatias, że w pierwszym momencie człowiek, jak się temu przyjrzy systemowo, to jest przerażony. Jaki nieład w polskim państwie panuje w odniesieniu do normy będziesz miłował. Nieład. Nieporządek. Nie ma równowagi. Nie ma balansu.
który nam wskazał Chrystus. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A kochani Państwo, gdybyśmy zapytali, dlaczego państwo polskie nie ma tego balansu równowagi? Bo zagubiło Chrystusa. Bo państwu polskiemu wydaje się, że no, mniej lub bardziej tego Pana Boga w kościele jeszcze polski polityku znaje, modli się, ale wyjdzie tylko, próg kościoła przekroczy i powie, nie, mój gabinet premiera, prezydenta, czy tam senatora, posła, nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Bo Chrystus, i to z dumą powiadają wielcy nasi polscy reprezentanci, to sprawa prywatna. A oni jako politycy polscy na forum publicznym nie rozprawiamy. Czy wolno politykowi polskiemu postawić taką tezę? Nie wolno. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że Chrystus co do formy władzy każdemu polskiemu politykowi od prezydenta poprzez premiera, ministrów, posłów, senatorów, każdemu osobiście przekazał władzę Chrystus. I rozumiecie, kochani, skoro polski polityk formaliter od Chrystusa przejmuje władzę, a materialiter od narodu polskiego, to co to oznacza? Że on formę wszystkich wypowiedzi, aktów w polityce polskiej ma oprzeć na Chrystusie. Jeżeli tego nie czyni, zdradza Chrystusa. Jest zdrajcą Chrystusa. Rozumiecie Państwo, co to jest za powaga? Mało tego, to dotyczy, kochani, także tego człowieka, który zamiata ulicę. Dlatego, że formę władzy do zamiatania czy sprzątania człowiek otrzymuje od Chrystusa. Bo nie ma władzy w sensie formalnym, która nie pochodziłaby bezpośrednio od Boga. Rozumiecie Państwo? Co to znaczy? Ja nie mówię, żeby Państwo, żeby na przykład prezydent RP sprawował przy ołtarzu pańskim sakramenty. To nie jest jego władza. To nie jest jego misja. To nie jest jego powołanie. Dlaczego? Bo to jest wymiar nadprzyrodzony w państwie polskim. I do tego prezydent RP nic nie ma. Ani premier, ani rząd. Nie wolno im i ich służbom regulować spraw wewnętrznych Kościoła, bo Kościół ma święty, nietykalny immunitet. Widzicie Państwo, czy jeśli chodzi o jakiś problem senatora czy posła, to co od razu pada? Immunitet. Sąd polski nie ma dostępu do ludzi z immunitetem. A ja się pytam, a na jakiej podstawie prawnej policjant wchodzi do kościoła i przeprowadza operację? Na jakiej podstawie prawnej służby sanepidu wchodzą do kościoła i przeprowadzają operację? Nie ma takiej podstawy prawnej. Bo ani polskiemu państwu, ani sanepidowi nikt, Chrystus nie dał władzy do regulowania nadprzyrodzonego porządku w istnieniu Polski. Ta władza jest dana Kościołowi. I dlatego będziemy bronić polskich świątyń. Nawet jeżeli agresorem będzie państwo polskie. A takim się w ostatnich 2 latach wielokrotnie ukazało, bo jak można karać kapłana karą 30 tysięcy złotych, w ogóle karą za to, że więcej było niż 5 osób w jego kościele? To jest przestępstwo państwa polskiego. I my musimy takie przestępstwa, nawet jeżeli państwo polskie ich dokonuje, demaskować i bronić Kościoła Chrystusowego, bo naszym zadaniem jest bronić Chrystusa i Jego Kościoła. To jest Jego Kościół.
Państwo polskie nie założyło kościoła w Polsce i nie ma do niego nic do powiedzenia. Poza tym, żeby zabezpieczyć na zewnątrz, do progów świątyń, cmentarzy, plebanii parafialnych czy klasztorów, tutaj jest prawo państwa. Ale to, co się dzieje we wnętrzu kościoła, nie wolno państwu wchodzić. To jest świętość. I nic regulować, i żadnych operacji nie przeprowadzać. Pod warunkiem, że zapytają się miejscowego ordynariusza. A kto jest ordynariuszem zwyczajnym w Kościele Chrystusowym na całym globie? Proboszcz, biskup, papież. Dlatego rozumiecie, kochani, w jakiej my jesteśmy? My mówimy o agresji Rosji na Ukrainę. I słusznie agresją nazywamy agresją. Bezprawie państwa rosyjskiego bezprawiem. Ale już powiedzieć, że bezprawie państwa rosyjskiego jest bezprawiem narodu rosyjskiego, jest kardynalnym błędem. Tak samo, jak nazywamy bezprawie i agresywność państwa rosyjskiego względem Ukrainy i nazywamy to przestępstwem, tak też będziemy demaskować każde przestępstwo Rzeczpospolitej Polskiej jako naszego państwa w Polsce względem czy narodu polskiego, czy kościoła w Polsce, czy kogokolwiek. Państwo polskie nie ma natury agresora i nie może napadać instytucji, która ma immunitet. Bo jak wiemy, państwo polskie ma taką świadomość. No bo przecież zarzuty względem senatora czy marszałka senatu jest immunitet. My nie możemy mu nic zrobić. A dlaczego każecie kapłana, który ma immunitet w kościele? I kościół, który jest immunitetem? Rozumiecie państwo, że my byśmy sobie powiedzieli, a to państwo nie wie, co robi, czy nie ma wiedzy, a okazuje się, że wystarczy odwrócić, pokazać inny kontekst i okazuje się, że państwo wie, co to znaczy immunitet senatora RP, posła RP, rządu RP, prezydenta RP i to świetnie, respektujmy, ale my domagamy się immunitetu kościoła. To znaczy, żeby państwo polskie respektowało i po raz drugi, żeby nam żadnej pandemii we wnętrzu kościoła państwo polskie nigdy nie ogłaszało, bo to była zbrodnia państwa polskiego przeciwko Kościołowi Chrystusowemu na ziemi polskiej i zbrodnia względem narodu. I przedstawiciele państwa polskiego, którzy tego dokonali, nie przeprosili narodu polskiego, nie przeprosili Kościoła, nie przebłagali Chrystusa, tylko w najlepsze przystępują sobie do sakramentów świętych. Jakby się nic nie stało. Proszę zobaczyć. Względem przestępstw państwa rosyjskiego czy niektórych jego przedstawicieli widzi się, że to zbrodnia, że to krzywda, że to skutkuje cierpieniem, wypędzeniem i tak dalej. Tu się wie. Ale jeśli dokonuje się zbrodni względem własnego narodu, to tutaj się zamyka oczy. Jakim prawem? A to jest, kochani, ostateczną rację ma to w tym, że wielu przedstawicieli państwa polskiego nie respektuje normy, zasady prawno-moralnej, która ich wiąże we wszystkich aktach, będziesz miłował. Mam pytanie jeszcze. A jak to się ma, że różne drużyny właśnie rosyjskie są wykluczane z różnych zawodów sportowych? I dwa, takie pytanie zamknięte, teraz pojawił się taki ruch czerwonych wstążeczek. Namawiają osoby, żeby nosić biało-czerwone wstążeczki na kurtkach, żeby z tym chodzić. Więc, kochani, kwestia aspektu sportu to jest, ma ten sam problem jak interpretowanie przez sądownictwo polskie kwestii pedofilii
w odniesieniu do przedstawicieli Kościoła w Polsce. Interpretuje się, zarzuca się tutaj narodowi rosyjskiemu kolektywistyczną winę i karze się z pozycji kolektywistycznie, czyli po marksistowsku pojętego prawa. Osobiście uważam to za wielkie złamanie prawa. I to z tych racji, które już przedłożyłem. I chcę powiedzieć, że taka kwestia to jest pierwszy problem. To, że po marksistowsku interpretuje się prawo w stosunku do sportowców rosyjskich. A ja się pytam, a wtedy, kiedy była wojna w Iraku, kiedy USA napadło na Irak, dlaczego nie dyskwalifikowano sportowców amerykańskich? I dlaczego wtedy kolektywistycznie nie interpretowano prawa, chociaż była to wojna napadowa, w świetle oceny Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego? Więc co to oznacza? Że wybiórczo, że wybieramy sobie. Trzeba zaatakować jakąś społeczność, no to każda okazja jest wyborowa. Otóż dyskryminacja sportowców narodu rosyjskiego jest niedopuszczalnym aktem w sensie prawa naturalnego, w sensie podstawowej sprawiedliwości, dlatego że nikt nie potrafiłby dzisiaj udowodnić, że podmiotem agresji Rosji na Ukrainę jest cały naród i cała społeczność Rosji. Tylko wtedy wolno byłoby dyskryminować sportowców rosyjskich, gdybyśmy mieli pewność prawno-moralną, a najpierw musi być pewność intelektualna, że cała Rosja jako naród, jako społeczność jest agresorem i jest sprawcą wojny między Rosją a Ukrainą, to wtedy wolno byłoby, tylko wtedy pod tym warunkiem wolno byłoby na przykład wykluczyć sportowców z Wimbledonu, czy z piłki nożnej, czy czegokolwiek. To są, kochani, niestety te nadużycia. I tutaj ja ubolewam, że bardzo dobrzy sportowcy, nawet nasi, pozwolili się zinstrumentalizować polityce światowej, która niestety manipuluje, bo do odniesieniu do jednych przestępstw i zbrodni jednego państwa nie ma problemu, i zbrodnie nazywa ocalaniem ludzkości, a w stosunku do innych zbrodni, innych państw nazywa się, że to jest zbrodnia, potępić i to nie tylko państwo dane, tylko i naród, i społeczność tego państwa, i sportowców, i poetów, czy intelektualistów. No kochani państwo, no niedorzeczność pędzi niedorzeczność. A niestety, jak widzimy, że to właśnie kręgi, coraz większe są te problemy i kłamstwo i nieprawość. My zawsze musimy, kochani, być prawi. Wiecie, kochani, że gdyby katolik na przykład jest katowany na śmierć w obozie w Auschwitz i gdyby Maksymilian powiedział, nienawidzę tych moich oprawców. Nigdy, nigdy Kościół widzialny na ziemi nie ogłosiłby go błogosławionym, ani sługą Bożym. Gdyby Maksymilian użył tego pojęcia, czy Żydówka, żydowska siostra zakonna Edith Stein, Teresa Benedykta od Krzyża, karmelitanka, gdyby Edith Stein, która też zginęła w Auschwitz, powiedziała, nienawidzę niemieckich hitlerowców, do dzisiaj nie zostałaby wyniesiona na ołtarz. Nikomu z nas, dopóki nie mamy pewności, podkreślam, że jest szatanem, czy że jest wcieleniem szatana, to nawet wcielenie szatana, nawet, kochani, opętanego, nam nie wolno jako człowieka potępić, jako człowieka, jako osoby. Wolno nam potępić szatana, który opętał tego człowieka, bo jest potępiony.
i wolno nam potępić jakąś zbrodnię, która się tutaj dokonuje, ale w opętanym nie mamy takiej ostatecznej pewności, kto jest sprawcą, bo w opętanym diabeł przejmuje sprawczość czynu opętanego. Dlatego Pan Jezus, proszę zobaczyć, uwalniał opętanych, uwalniał. A gdyby Pan Jezus do opętanych powiedział, idźcie precz do piekła, to proszę zobaczyć, ani jednego opętanego by nie uzdrowił, tylko by go do piekła wrzucił. A to, że taką władzę miał, to jest oczywiste. Dlatego nam nie wolno tak czynić. I tutaj nie wolno nam się unieść emocjonalnie, czy być zamroczonymi przez media, czy cokolwiek, bo przepraszam, przed Bogiem stoimy. I ta zasada, kochani, będziesz miłował. Pamiętajmy, to jest norma poza świętością, to będziesz miłował jest najwyższą normą życia, postępowania, myślenia, języka, czynu. Będziesz miłował. Nie mamy Pana Boga, na szczęście, który jest Bogiem nienawiści, tylko mamy Pana Boga, który jest miłością. I za ten urok, i ja bym wielu słów, dobrze, że mnie tutaj kształcicie w tym grodzie mieszkowym, bo ja mnóstwo rzeczy do tego, gdyby nie ten wieczór, to bym nie zrozumiał. A dzięki Wam, to ja jest, wydaje mi się, że w miarę przyzwoicie zrozumiałem. Całym sercem Wam, kochani, dziękuję. I może pomódlmy się o to, za Polskę, za Ukrainę, za Rosję, za narody Europy, Ameryki i całego świata. Prośmy o to, żeby Bóg miłość, który się objawił w Jezusie Chrystusie, żeby pobłogosławił Polskę, Polonię i wszystkie narody ziemi, właśnie, a szczególnie te najbardziej cierpiące, prześladowane, uciskane na różne sposoby, na różnych kontynentach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módl się za nami. Wszystkim naszym ojcom i praojcom wszystkich pokoleń wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami. Niech Was, kochani, całą Polskę, naród polski, społeczeństwo polskie, państwo polskie i Kościół w Polsce i całą Polonię i Europę, Ukrainę i Rosję, Niemcy i całą rodzinę ludzką niech błogosławi Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Najserdeczniej Państwu dziękuję. Kochani, chciałbym przypomnieć o wsparciu dla Aten Roztocza. Pod filmem w komentarzu znajdziecie numer konta. Znajdziecie tam również dane adresowe i kontaktowe, gdyby ktoś chciał pomóc, po prostu fizycznie pojechać i popracować w Atenach Roztocza. Wspierajmy to dzieło, bo to jest budowane dla nas. Zapraszam Państwa też do Aten.